Dzień dobry. Witamy Was w naszym tajemniczym ogrodzie. No już troszeczkę ogarnęliśmy, troszeczkę posprzątaliśmy, roślinki poprzecinaliśmy, trawę ścięliśmy, najważniejsza robota już zrobiona. Dzisiaj mamy w planie nagrać dla Was takie podsumowanie tego wyjazdu, co, ile kilometrów, ile nam to zajęło, gdzie spaliśmy i tak dalej, i tak dalej. To będzie w drugiej części tego filmu. Ale słuchajcie, na sam początek chciałem odpowiedzieć na jeden z komentarzy, który dzisiaj rano przeczytałem. Mianowicie, ktoś z Was napisał, że ten chleb to na pewno już dawno spleśniały. Pokaż do renda ten chleb. Bo Wy może po prostu nie zdajecie sobie sprawy, że jak jest dobry chleb, jak jest zrobiony na starej recepturze, na zakwasie, to taki chleb naprawdę może leżeć. I to nieważne, czy on leży w szmatce, czy leży w takim worku. Jakby leżał w szmatce, to po prostu by się bardziej wysuszył. Dzięki temu, że leży w sobie w takiej reklamówie, to on po prostu nadal jest świeży, on jest miękki, on jest w żaden sposób niewysuszony, pachnący. Na pewno będzie smaczny. Także słuchajcie, no, odpowiadam na ten komentarz. Chleb nie zapleśniał. Chleb nie jest już świeży, bo myśmy go kupili parę dni temu. Jak byliśmy w Jaśliskach, nie wiem, możecie cofnąć się tam we vlogach. 4 dni, 5 dni temu, coś takiego. Podejrzewam, że on był pieczony w nocy, więc myśmy go kupili też późnym popołudniem, więc nie był zaraz z pieca, ale jest z nim wszystko w porządku. No, a teraz sobie zjemy śniadanie, a potem już zapraszam na podsumowanie. Tak, już witaliśmy się przy śniadaniu, więc przechodzimy, słuchajcie, od razu do tego podsumowania. Pamiętasz, Dorenda, opowiadaliśmy o chlebie. Tak, pamiętam. Wiem, że to było... Czasem mam problemy z pamięcią, ale... Że to było po prostu bardzo wcześnie, a teraz już jest bardzo późno, ale słońce jeszcze świeci. Zrobimy dla Was podsumowanie. Może zacznijmy, Dorenda, Ty masz kartkę, bo wypisałaś to wszystko. Tak. To co, ile... Ja liczyłam noce. Liczyłaś noce, tak? Tak. I co wyliczyłaś? 34 noce byliśmy w podróży i 45 dni. Niemożliwe. Tak. 45 dni. 35 mówię. 35. Tak, to już mówię. Ja usłyszałem 45, ale to może z wrażenia. Czyli byliśmy 34 noce, co dało łącznie 35 dni. Tak. Wyjechaliśmy z Krakowa i wróciliśmy do Krakowa, co tak. Ważne. Tak, tak. I z tego 18 nocy spaliśmy pod namiotem czy w wiacie. Po prostu gdzieś tam na dziko na sami, dziko sami no tak. 6 nocy spaliśmy u kogoś z Was. Widzowie nas zaprosili. To znaczy więcej nas zaprosiło, ale nie wszystko było po trasie. I nie zawsze 6 razy korzystaliśmy. Nie zawsze noclegi się zbiegły z miejscem, więc gdzieś byśmy tak. Musieli dalej podjechać, albo w międzyczasie ktoś był, wyjechał. Ale i tak, słuchajcie, udało się 6 razy u Was, moi drodzy widzowie, zanocować. I od razu tutaj wszystkim Wam po prostu dziękujemy, bo każdy tak. Z tych noclegów był super. Wszędzie dostaliśmy jakieś fajne jedzonko, była możliwość wykąpania się, wyprania rzeczy. Po prostu wszystko, to tak jakbyśmy wpadli na chwilę do siebie, do domu, byliście tak mili, tak gościnni, tak serdeczni dla nas, że wielkie brawa, bardzo duży uśmiech i kurde, i super, i to było najlepsze. Może najlepsze jeszcze przyjdzie. Bo 8 nocy spaliśmy u znajomych, to znaczy u znajomych, którzy już przed podróżą znaliśmy. W sensie, po prostu no, u naszych znajomych, no, do którzy której... może też są widzami częściowo, może wszyscy, nie tak, wiem dokładnie. Tak, ale to byli nasi znajomi. Ale tak, to no, rozumiecie, o co chodzi. I 2 nocy jeszcze spaliśmy u ludzi, którzy teraz może też oglądają, ale którzy nie oglądali przed tym, jak ich poznaliśmy w podróży i oni nas zaprosili po prostu tak, żeby... Spontanicznie, żeby dobra, to czekaj, to była ta, ta ostatnia noc, tak. Tutaj już przed Krakowem, a jeszcze na Podlasiu u tych bratów tak. Z siostrą, która tak, piekła tak, chleb. Tak. Tam spaliśmy pod namiotem, ale w ogrodzie i jedliśmy domu, u nich śniadanie i kolację w domu siedzieliśmy bo, wieczorem. Słuchajcie, ja pytam Dorendę, bo po prostu ja nie wiem, tamten nocleg gdzie zaliczyła, czy do noclegów na dziko, czy właśnie tak. Nie, to spontaniczny. Nie było na dziko, to nie było na dziko, to jest zaproszenie, po prostu tam w tym domu nie było za bardzo miejsca, inaczej myślę, że by zaprosili nawet, żeby spać w domu. To ile wydaliśmy na to kasy wszystko? Co ty obliczyłeś? Nie pamiętam.
Ja obliczyłem, ale powiedziałem coś tobie... Coś tam 40 zł, ale nie, ile nie, set? 540 zł. No, no właśnie. 540 zł. Można to policzyć na kalkulatorku, albo wam wyświetlę, ile to wychodzi na dzień, ile to wychodzi na osobę, ale z tego wychodzi, że to raczej nie jest duża kwota. To było po prostu to, co wydaliśmy podczas podróży, to jest głównie jedzenie, w tym są chyba 3 bilety na prom, na prom przez Wisłę, tak. I raz przez, 2 razy przez Wisłę, raz płynęliśmy przez Bug. Tak. I wejście do meczetu w Bochonikach. 5 zł. Po 5 I nie złotych. Wiem, czy dętki, które kupiliśmy. Dętki też są zaliczone. No, tak. No, takie. Dętki ale też tam zaliczyłem. Głównie jedzenie. I piwo. Bo ja też tam troszkę piwa kupiłem. I lody. I lody. Tak, no czyli to, co jest potrzebne w czasie jazdy. Więc ogólnie te same rzeczy, co zwykle, tylko więcej lodów i chyba też trochę więcej piwa, czy nie? Nie, no po piwie to słuchajcie, piliśmy zazwyczaj po jedno piwo dziennie, tak. Nie zawsze nawet udawało często się. Na spółkę. Były dni, nawet. Że nie piliśmy. No. Były dni też może, już nie licząc jak byliśmy w gościach, ale na przykład w Piaskach, no to usiedliśmy z miejscowymi przy sklepie, bo już nie jechaliśmy wtedy, tylko trzeba było się dostać na plażę, to może wtedy wypiliśmy po 3, po 4 piwa, po prostu tak, nie. Żeby się wyluzować. Wiecie, wakacje, nie? Dojeżdża człowiek z Krakowa nad morze, dojechał, to chociaż chce się tam piwa napić. Tak. Ale tych piw ja też tu nie wliczyłem, bo to były piwa ekstra, które sam sobie płaciłem, żeby nie obciążać wspólnego budżetu. Tak, czyli 540 zł plus kilka piw, tak? Tak. Aha, no. W Piaskach, plus tak. 12 zł za 4 piwa, tak. Jakieś tak. Ale lody jedliśmy cały czas oboje i liczyliśmy, a kupiliśmy ich więcej niż zazwyczaj w domu. A tak jedzenie, no może też było trochę droższe, bo czasem kupowaliśmy w wiejskich sklepach, a nie w Biedronce na przykład. Ale to... Nieraz specjalnie zjeżdżaliśmy kilometr czy dwa w jakimś mieście, jak wiedzieliśmy, że jest Lidl czy Biedronka, gdzie potrzebowaliśmy na przykład uzupełnić musli. Zresztą widzieliście to, bo pokazywaliśmy w to w Lidlu. Tak, najlepsze, w dobrej cenie. I słuchajcie, przejechaliśmy łącznie 2735 kilometrów. Tak, nie wiem jaka tam wychodzi średnia dzienna. Nie w każdy dzień też jechaliśmy, byliśmy... Dwie noce u Łasi, gdzie przez cały dzień rower stał, nie był jeżdżony. Tak. Byliśmy 3 noce w sumie u Izy i u Krzyśka, gdzie też tak. Rowery 2 dni stały, nie były jeżdżone. Jeszcze jechaliśmy z Warszawy do Legionowa, tylko było, 30 tak. km i w Przemyślu byliśmy 2 noce, ale w różnych miejscach. Tak, ale myślę, że to jest jakaś średnia koło 80, zresztą policzę i wyświetlę. No i... Najbardziej typowa odległość było jakoś tak koło stówki, nie? Koło 90, 100, tak, 110 chyba dziennie. Maksymalna. I to jest, i jeśli chodzi o czas, to nie jeździmy więcej, to znaczy jak koło się kręci, to wtedy licznik nabija czas, więc zazwyczaj nie jest to więcej niż 6 godzin. Tam maksymalnie chyba było 6,5 po prostu jak się koło kręciło, ale to i tak w ciągu dnia robi się od rana w zasadzie do wieczora. Tak. Bo wliczamy w to w przerwy, wszystkie zatrzymania, sprawdzanie mapy i takie rzeczy. My nie mamy, słuchajcie, takiego uchwytu na telefon i często jak jedziemy w takim terenie, gdzie po prostu nie znamy drogi, to bywa, że nawet co 5 km trzeba się zatrzymać, wyjąć telefon, sprawdzić dalej drogę i gdzieś tam skręcić albo nie. Albo jakbyśmy, częściej. Jakbyśmy mieli taki uchwyt, to by pewnie było tych przerw troszkę mniej. Tak. To słuchajcie, może omówimy mniej więcej trasę. Mamy tutaj w mapie zaznaczone noclegi. I przy okazji też coś o tych odcinkach, co się nam podobało, co się nam nie podobało, będziemy po prostu mówić. Także słuchajcie, przenosimy się teraz do komputera. Dajcie nam sekundkę. Niestety nie udało się jeszcze zrobić, narysować całą trasę dokładnie na mapie, więc po prostu połączyliśmy punkty, gdzie spaliśmy. Wystartowaliśmy, słuchajcie, z Krakowa i wróciliśmy do Krakowa. Chcieliśmy jechać wzdłuż Wisły, ale te pierwsze kilometry, pierwsze dwa czy trzy dni to nie było wzdłuż Wisły. Wisła mniej więcej tędy płynie. Myśmy po prostu pojechali do znajomych na Podkarpacie, czyli tutaj, tak jak widzicie, to były pierwsze 2 noclegi. Pierwszy był pod Tarnowem, a drugi już był drugi, trzeci i czwarty. Tak. Był tutaj pod Strzyżowem, w tym miejscu. No i stamtąd zrobiliśmy zupełnie spory skok, bo aż pod Sandomierz.
Słuchajcie, to są odcinki połączone po prostu między noclegami. Wiadomo, że droga szła jakoś tam bardziej bokiem. No, narysujesz kiedyś te drogi, czy... Jak mi się uda. Jak ci się uda, no. Ale jeszcze nie wiem. O. I więc potem był Sandomierz, zwiedzanie Sandomierza i potem mieliśmy nocleg u widza, tak? U pierwszego z widzów. To było tutaj pod miejscowościem Lipsko i było zresztą tam bardzo fajnie, bardzo miło. I ta trasa, słuchajcie, między tym noclegiem a tu naprawdę nam dała w kość, bo myśleliśmy, że to będzie bliski odcinek. Myśmy tutaj jechali najpierw chyba lewą stroną, potem prawą stroną Wisły. Już nie pamiętam, jak to było, ale było sporo górek, było pod wiatr. Prawą i potem lewą raczej. Czy prawą i lewą. Ale górki pod wiatr, tak. Tak, to było męczące. I co? Potem Kazimierz Dolny nad Wisłą. I tutaj spotkaliśmy znajomego i spędziliśmy cudowny, naprawdę bardzo fajny biwak na wyspie. Zresztą zobaczcie sami, jak się zbliżymy, to widzicie dokładnie, która to była wyspa. Ta wyspa była bardzo blisko Puław. I tutaj dopłynęliśmy kajakiem. Zresztą zobaczcie sobie ten odcinek, to jest chyba, nazywa się Biwak na bezludnej wyspie. To było coś. Patrz, czemu ta kreska... Nie jest tu. Zaznaczyłeś się. Starałem się zaznaczać, tak. No i co, Dorenda, gdzie dalej pojechaliśmy? Spod tego Kazimierza? Pojechaliśmy na spotkanie z innymi znajomymi. Chyba to była następna noc. Ale patrz, jak daleko, aż pod górę Kalwarię. Tak, tak, tak. Tak, tak, tutaj tam się... Po drodze zadzwoniłam do znajomych i się okazało, że oni jadą od Warszawy w naszym kierunku i w połowie się spotkaliśmy i razem biwakowaliśmy. I też przepływaliśmy koło elektrowni Kozienice. O, tutaj dokładnie, gdzieś tu przepływaliśmy promem Wisłę. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, może to jest gdzieś tu. No, w każdym razie tu jest taki prom, jest oczywiście też to zaznaczone na naszym filmie. Jest ujęcie, jak przepływamy prom. A spaliśmy, tak dokładnie, to już w sumie nie było tak daleko Warszawy, to było tu. Też w bardzo ładnym miejscu, jak Pilica wpada do Wisły. I tu była taka straszna burza. Tak. Pamiętasz? Tak. Ja siedzieliśmy w namiotach, nawet za bardzo nie mogliśmy się... Znajomi mieli namiot obok naszego i mogliśmy tylko... Za bardzo nawet nie dało się rozmawiać, bo tak strasznie było głośno ze względu na deszcz i na burzę. Za to potem dostaliśmy klucze i mogliśmy u nich w mieszkaniu się przespać. A potem pojechaliśmy do Asi, do Legionowa. No i co dalej? I tam byliśmy dwie noce. No i potem pojechaliśmy już dalej wzdłuż, jak jest park Puszcza Kępinowska. Tak? Dobrze mówię? Tak, z krajem. Pojechaliśmy wzdłuż Wisły. A, i tutaj się zaczęły, zdaje się, wioski, te, które chciałaś zwiedzać, prawda? Czy to jeszcze było dalej? Nie, tutaj koło Nowego Dwora coś było. Nie, zwiedzać? Które chciałam zwiedzać? No, holenderskie wioski, takie osadnictwo holenderskie. No, coś tam po drodze. Coś to już było, wtedy nie? Wtedy było, tak. Tak. Nie wioski, cmentarze. No, w każdym razie spaliśmy tutaj nad Wisłą, po prostu to był taki nocleg na dziko. I cały czas potem kierowaliśmy się wzdłuż Wisły i dojechaliśmy do Włocławka i tutaj był kolejny nocleg u widza, u rodziny, bardzo, bardzo, bardzo miły, bardzo, bardzo cudowny, bardzo, bardzo wspaniały. I tu też spotkaliśmy się jeszcze na 2 godziny wieczorkiem, wyszliśmy, bo tam były pewne problemy komunikacyjne, bo najpierw mieliśmy spać u kogoś innego, potem spaliśmy w końcu u kogoś innego, ale w każdym razie z wszystkimi się spotkaliśmy i wszystko się dobrze ułożyło. Także Włocławek the best. Zresztą ciekawe, no, ciekawe miasto. Zobaczcie sobie vloga najlepiej też z Włocławka. I potem wspólnie pojechaliśmy aż za Toruń, przez Toruń. Ale jeszcze wyjechaliśmy za Toruń, gdzie spaliśmy
O, widzicie, nawet tu jest dobrze ta kropka zaznaczona, nad takim małym jeziorkiem dla wędkarzy. To było spoko miejsce. A miejscowość nazywało Grodno. No widzicie, Grodno jak to Grodno na Białorusi. Dorynda, opowiadaj też, żebym nie tylko ja musiał mówić. No, to muszę zobaczyć, gdzie dojechaliśmy. Tutaj za Grudziądz. Gniew. Do Gniew. Janowo, Gniew. Tutaj spaliśmy. To też pewnie jest nad Wisłą, myślę. Już nie pamiętam. Ja też już dokładnie nie pamiętam. Ale podejrzewam, że to był jeden z tych noclegów na dziko. Tak. I kolejny nocleg. O, tutaj daleko zrobiliśmy. Patrzcie się, jak tutaj ładnie pociągnęliśmy przez Malbork. I spaliśmy pierwszą noc tutaj przed Krynicą Morską, na dziko w lesie, a potem właśnie w piaskach. To jest, widzicie, już pod samą granicą z Okręgiem Kaliningradzkim, z Rosją. Spaliśmy na plaży, gdzie mogliśmy oglądać po prostu morze. I pogoda nie była może super, ale było bardzo klimatycznie. No i jakby można było przepłynąć ten odcinek za rozsądne pieniądze, który ma, nie wiem, 10 km, to byśmy przepłynęli, ale ponieważ to było strasznie drogo i stwierdziliśmy, że nie mamy takiej kaski, nie chcemy tyle wydawać, po prostu z powrotem musieliśmy objechać cały Zalew Wiślany i spaliśmy za Fromborkiem. Chcieliśmy do tej nowej Pasłęki dojechać, ale w końcu tu znaleźliśmy fajne miejsce. Co prawda było troszkę komarów, pamiętasz? Tak. No nieważne. Pod wiatą, tak. I czyli tutaj było miejsce najbardziej na północ wysunięte. To był ten nocleg, bo potem już się cofaliśmy, nie? Tak, bo tutaj myślałem, ale nie, to jest cofanie. No i tak jak widzicie, tutaj pojechaliśmy Liski. Już nie pamiętam, gdzie w tych Liskach spaliśmy. To było chyba na Green Velo, nie? Tak. To było na Green Velo, na zielonym szlaku rowerowym przez Polskę. Jakby się komuś nazwa Green Velo nie podobała. Tak, i potem znowu mieliśmy zaproszenie do Giżycka przez widzów. Było oczywiście super miło. No, fajnie pogadaliśmy, bo chłopaki też robią kanał na YouTubie, zresztą wiecie, bo jest wszystko we vlogu. Jak coś, to się wróćcie, oglądnijcie. I pomknęliśmy tutaj Filipów. I tam Filipów, też Jezioro mieliśmy Białe. Zaproszenie od Pizza, którego sam tam nie był, tylko spaliśmy w domku letniskowym u matki jego kolegi. Tak. Więc to było fajne, bo poznaliśmy z kolei bardzo miłą starszą panią, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. A jezioro, słuchajcie, to jezioro tutaj, Jezioro Białe Filipowskie, jest chyba jedno z czystszych jezior w Polsce, jest naprawdę genialne. Była cieplutka woda i to było fajnie, tylko że zaczęły się znowu górki, bo potem jechaliśmy na Trójstyk, czyli myśmy tak naprawdę w tym Filipowie pojechaliśmy tu. Kreska jest tak zaznaczona, ale tak naprawdę trasa wiodła tędy, Green Velo już, prawda? Pamiętasz, nie? I tu spaliśmy w miejscowości, jak to się nazywa, jakiś Gublin? Sernetki. No koło Sernetek. To było na wiacie. Tu jest Czarna Hańcza. To było nad Czarną Hańczą. Spaliśmy w takiej wiacie, jak budują po prostu na szlakach rowerowych. No i zaczęliśmy zjeżdżać już twardo na południe. O, tutaj daleko nie ma noclegu. Spory odcinek. Aż tutaj zrobiliśmy. Sokółka. A, i to był ten spontaniczny nocleg u braci. To tu było. Tak. To tu było. Na takiej bocznej, taką Poniatowicze, tak. Taką boczną drogą jechaliśmy, ale bardzo ładne tereny. I bardzo dziko i widzicie, przy samej granicy białoruskiej. Tutaj dosłownie, nie wiem, 3 kilometry granica. Gdzieś skądś można było oglądać nawet jakieś wioski białoruskie. Rzeka, nie. Tu jeszcze nie ma rzeki, nie? Tu są pola po prostu. Tak. Tu są pola. Tak, tak. Tu są pola, tak. Tak, i stamtąd... To znaczy las najbardziej pozarosła, tak mówili przynajmniej. Załuki.
Załuki. Radunin. Radunin to była puszcza. Teraz zapomniałem, jak ona się nazywa, ale tutaj spaliśmy w tym miejscu z Gabo. Tak. Tak, tak, tak. Tu było też fajnie, tutaj ładne tereny, blisko Białego Stoku, ale nie jechaliśmy do Białego Stoku. No i później Hajnówka. Co było w Hajnówce? Przy cerki ze źródłem. A, no tak. Pod Wiatą. Tak, pod Wiatą. Święta woda. Dlatego się tak dobrze czujemy i mamy dużo siły. Torenda tak dobrze wygląda, patrzcie się, jaką ma cerę. No. Cudowną. No, tak, czyli to była Hajnówka, czyli to jest puszcza, prawda? To był przejazd przez puszczę, potem kawałeczek dalej jeszcze i tak, wyjeżdżało się z puszczy i kolejny nocleg to był też u jednego z widzów. I to były Hołowczyce, czy stare Hołowczyce, no gdzieś tu pomiędzy. I tu przepływaliśmy też przez Bug w miejscowości Mielnik. I tu jest uwaga, bo Greenwell odprowadzi na zły prom, który teraz nie pływa. Trzeba jechać z tym promem, zdaje się, bardziej na południu, nie? Tak. Tym chyba, czy nie? Czekaj, tu jest Mielnik, w samym Mielniku chyba jakoś, nie? Mniej więcej tam, gdzie kreska, gdzieś tam. Gdzieś tu? Możliwe. Nie wiem dokładnie. Albo tu. Albo tu. A może. Albo tu. I potem chyba tak jakoś... O tak, pewnie jechaliśmy na Hołowczyce. No, więc to był też jeden z noclegów u widzów. I potem Biała Podlaska. Przejechaliśmy tutaj. Znowu pod granicę. Czy to już jest Ukraina? Nie to jeszcze jest Białoruś. Ale tu nie pamiętam tego noclegu. Nie wiem, czy to nie było tam, gdzie po prostu wjechaliśmy kawałek w pole, las. A, możliwe, tak. Tak, że spaliśmy za drzewkami, blisko drogi, dokładnie. Dokładnie. I później wzdłuż Bugu jechaliśmy, tak, tutaj zjechaliśmy z Greenvelo, jechaliśmy też poleconą trasą od jednego z was, taką zupełnie malowniczą, nieturystyczną. I tak daleko ciągnęliśmy, bo właśnie zaczęła się Ukraina i to był kolejny nocleg. Dubienka? I co to było? Gdzie tu spaliśmy? To jeziorko, gdzie siedzieliśmy pod Wiatą, a potem postawiliśmy namiotce drzewami. Że ten pan przyszedł i gadał i z nami jadł. A, okej, okay, tak. Tak. Tam było strasznie dużo komarów. Tak. Masakra. Masakra. Czyli Dorenda dobrze pamięta. Ja już nie pamiętam wszystkich noclegów, chociaż to było coraz bliżej. I później tutaj była nocleg. Też przy samej granicy z Ukrainą. Siedliska. Pod Wiatą. Zmokliśmy bardzo. Tak, o, ale tutaj, słuchajcie, to było też ciekawe, bo tutaj jest droga na Rawę Ruską. Chrebenne i zatrzymaliśmy się gdzieś tu i ktoś do mnie dzwoni, ja odbieram telefon i taki głos, ty mnie nie znasz, ale ja cię mijałem, słuchaj, skręć gdzieś tam, jedźcie 1,5 kilometra do siedlisk, tam będzie wielka wiata, możecie tam spać, ewentualnie straż graniczna będzie was tam sprawdzić dokumenty, ale spoko, dacie radę, nie? Także dziękujemy ci, widzu. Dobrze nam doradziłeś, noc była w porządku i nawet nie było Straży Granicznej, dopiero rano pan przyszedł, który był już poza służbą, zostawił nam ten balon z gazem, co teraz tam stoi u góry. Taką butlę, tak, to było tu siedliska. Fajna miejscówka, w ogóle fajne miejsce. No i co, pognaliśmy do Przemyśla. Tak, i tutaj spaliśmy u naszych znajomych, bardzo miłych, fajnych i przyjemnych. Jedną noc w domu, w drugą na działce. A potem pojechaliśmy w Bieszczady. I tutaj był nocleg w Lesku też u widzów. Tak, bardzo miły. Z tym, że słuchajcie, do Leska, do Bieszczad musimy wrócić. Był ktoś napisał w komentarzu, że myśmy po prostu przelecieli te Bieszczady. W zasadzie ich nie zobaczyliśmy. Masz rację. Po prostu już chcieliśmy jak najszybciej wrócić do Krakowa.
Ja wiem, że jakbyśmy tutaj chcieli gdzieś pojechać na Wetlinę, czy w ogóle chcieliśmy do źródeł Sanu, aż tutaj gdzieś, ile się da rowerem podejść, tylko już naprawdę nam zabrakło czasu. Zaraz powiemy dlaczego. No, chcemy pojechać w te Bieszczady, na pewno w te Bieszczady wrócimy, przejedziemy je jeszcze całe, wzdłuż, wszerz, łącznie z Beskidem Niskim, ale to jakoś przy następnej okazji. No i co? Potem był nocleg Krępna. Krępna miało być sucho, a było mokro, nie? Miało być sucho? Nie wiem. No, miało rano nie padać, a... Nie, no miało. Spaliśmy tu nad Wisłoką. Były góry, podjazdy, zjazdy. No ale już, że tak powiem, ciągnęliśmy na Kraków jak najszybciej i dojechaliśmy tutaj praktycznie pod Brzesko. Tutaj był spontaniczny nocleg, miejscowość Leniowa. To zobaczcie sobie, Lewniowa, to tam, gdzie były alpaki na zdjęciu. To jest jeden z ostatnich vlogów z tego wyjazdu. No i po prostu stamtąd już do nas, tutaj, do Krakowa. No więc jeśli chodzi o mapę Polski, no to słuchajcie, tak to wygląda. Gdzie się nam podobało, gdzie się nam nie podobało, to mówimy w tych vlogach na bieżąco, no. Były odcinki takie żmudne, trochę asfaltowe, trochę ruchu, ale były też odcinki naprawdę gdzieś w ładnych takich okolicznościach przyrody. Myślę, że warto, no. Na pewno jakbyśmy chcieli tak dokładnie całą Polskę, tam Katowice, Wrocław, Szczecin, to by wyszło tych kilometrów o wiele, wiele więcej i potrzebowalibyśmy jeszcze pewnie kolejne 5 tygodni. No, jakbyśmy to objechali całą Polskę, ale nie wzdłuż Wisły, bez tej części, to by nie było tak bardzo dużo dłużej. No, z 2000 kilometrów pewnie więcej mogłoby być. Może. Albo 1500. Dlaczego spieszyliśmy się? Bo umawiamy się ze znajomym na wyjazd na Ukrainę, który ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Raczej to będzie wtorek. A chcieliś, miał być poniedziałek, tak. Okazało się, że wtorek dla nas nawet lepiej, że to jest wtorek, bo musimy tutaj dużo jeszcze ogarnąć. Na działce mam jeszcze trochę swoich spraw po prostu w Krakowie. I no nie mogliśmy przedłużać tego wyjazdu. Także wróciliśmy, wszystko zrobiliśmy na rowerach. Nie było tam żadnej jazdy samochodem, żeby ktoś nas gdzieś zabierał, podrzucał, czy jakimiś. No, przepłynęliśmy 3 razy promem przez rzekę, no bo nie było mostu, więc to taki transport po prostu wodny. Nie to, żeby zaoszczędzić, że nam się nie chciało, tylko po prostu był prom, tak droga wskazywała, tak było, tak sobie zaplanowaliśmy, tak przepłynęliśmy, no. I co? Także słuchajcie, dostaliśmy też w międzyczasie od widzów, od was datki na tą podróż. Po prostu to były wpłaty na Revoluta, coś tam poszło na PayPala, za co oczywiście również bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo czujemy się, że fajnie się czujemy, dlatego że my coś robimy i widzimy, że jest jakiś odzew z waszej strony. Dla nas to jest miłe, dla nas to jest przede wszystkim bardzo motywujące i zachęca nas do działania. Także naprawdę zaczynamy sobie powoli myśleć, że może da się po prostu tak przerzucić życie, żeby pracować dla was jak najwięcej i po prostu mieć na takie zwykłe sprawy, jak też życie codzienne, bo nasze życie to nie jest tylko podróż, mamy też tutaj swoje sprawy, będziemy musieli dokończyć remont domu, będziemy musieli od czasu do czasu robić coś przy rowerach, wymieniać jakieś części, chcemy kupić drona, chcemy kupić lepsze sprzęty do nagrywania, to wszystko są potrzebne pieniądze, ale mając was, mając wyświetlenia na YouTubie, które są przez YouTube rzuca tam po prostu reklamy, one są monetaryzowane, dostajemy też za to jakieś tam pieniążki, one nie są duże, ale zawsze coś jest. Więc bardzo się z tego powodu cieszymy i naprawdę dziękujemy wam wszystkim za to. Tak. Także chyba tym vlogiem zamykamy tą podróż przez Polskę. Oczywiście
jakby były jakieś pytania, coś tam szczegółowo mielibyśmy pokazać, to jeszcze to zrobimy. Może Dorenda jeszcze wyrysuje dokładnie mapę, to gdzieś ją wam wkleimy, albo przy jakimś kolejnym vlogu damy link, gdzie sobie ją można oglądać. Jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście komentarze, messenger czy maile, jak tam chcecie. Ktoś pytał, czy można się z nami wybrać na wycieczkę rowerową. Jak najbardziej można, tylko wszystko to trzeba ustalić, my musimy być. Wy musicie być, musimy te terminy zgrać i gdzieś na parę dni wyskoczyć zawsze można. Tak samo dziękujemy za zaproszenie na Nordic Walking. Też będzie miło się kiedyś przejść. Myślę, że jak wrócimy z Ukrainy i będzie jakiś weekend wolny, to pojedziemy. Dorenda ma, chce kupić kijki górskie, ale to takie też się nadadzą. To Nordic Walking może też się przydadzą. Tak, nadadzą. No, także przedłużyliśmy, jest prawie pół godziny, widzę to na wyświetlaczu, trochę z tego będzie wycięte. Żegnamy się, wszystkiego dobrego, wielkie, wielkie dzięki i do zobaczenia. Aha, właśnie, tak, jeszcze, kto dotrwał do końca, to chcemy zaprosić na live'a, który zrobimy albo jutro, albo w niedzielę. Napiszemy na Facebooku i w tej zakładce takiej wiadomości, po prostu nie wiemy, kiedy to lepiej zrobić. O ile się nam internet nie skończy, bo mamy tam ostatnie 6 GB. 13 będzie nowy pakiet, ale 13 to już nas chyba nie będzie, nie? Czy 14 jakoś tak. Na pewno to nie jest jutro, ani niedziela. No, ale postaramy się coś wykombinować, tak żeby ten live był. Właśnie na live'ie też będzie fajna możliwość dłuższej jakiejś tam rozmowy, już odpowiedzieć na konkretne pytania. Także jak macie jakieś konkretne pytania, to bądźcie na tym live'ie. Live pewnie, jeśli go zrobimy, to od godziny 20 czy 20:30 dwie godzinki tak standardowo jakoś, żeby też nie było to za długo. Tak. Także sobota lub niedziela, nie mówimy kiedy, nie mówimy teraz kiedy, bo jeszcze nie wiemy, ale będzie. Także pa, pa, pa. Pa.